Jak myślisz, co robi profesor Lapin, kiedy co miesiąc znika w tym tunelu? Ron poszedł to sprawdzić. Dołączmy do niego. Co też pan profesor może przed nami ukrywać w tym domu? Ron, wiesz już, co ukrywa profesor Lapin? Harry, Hermiona, spójrzcie tylko, co tu się wyprawia! Godziny chleją absent i robią do siebie maślane oczy. To trzecie oko poety. Roztapia lodowca. Nie! Panie profesorze, tak nie wolno! Przecież pan jest już w związku z Siriusem! I do tego jeszcze palą fajki? Albo profesor go ugryzł, albo mocno przedawkowali ten absynt. Hola! Profesor dostał tą figurkę od mojego ojca chrzestnego! Pan profesor jest tak pijany, że już nie wie, co robi. Dość! Idę po Siriusa! Powiedz, że mnie kochasz. Na litość boską. Zamknij się, pijaku. Proszę. Kochasz mnie? Więc połóż dłoń na stole. Wnętrzem do góry. Powiedział mu, że absynt topi lodowce i upił go do utraty świadomości. Ty dziadu, jak śmiałeś uwieść i zranić mojego lunatyka? Nie daruję ci tego! Ups. Już ja ci porachuję kości. Dopadnę cię choćby na krańcu świata! Lepiej wiać. Nie uciekniesz mi! Kazem! Nie ukryjesz się przede mną. Juhu! Udało się. Zgubiłem to psisko. Nie chwal dnia przed zachodem słońca, młodziaku. A więc to tak. Uwiodłeś i okaleczyłeś mojego chłopaka, a teraz go porzucasz i uciekasz z jakąś laską na luksusowym statku? Ja ci pokażę. Zobaczymy, czy ten twój absynt na pewno topi lodowce. Gelidus totalus! Ojej! Nikt nie ma prawa krzywdzić mojego chłopaka! Ani teraz, ani nigdy! Nic ci nie zrobił ten wstręty Jack? Przepraszam, wybacz mi, łapo. Nareszcie wytrzeźwiał. Byłem pijany i nie wiedziałem, co robię. Już nigdy cię nie zostawię, moja gwiazdo. Wybaczam ci, mój księżycu. A ty? Miałeś kiedyś kogoś jeszcze poza mną? Była taka jedna... Opowiem ci przy gorącej czekoladzie. To było wieki temu. Nazywała się Mina. Mieliśmy romans...
spotykaliśmy się. I tak jak wypiliśmy absynt. Absynt jest afrodyzjak jaśni. Zielona wróżka, która w nim mieszka, chce twojej duszy. Ale ze mną jesteś bezpieczny. To były naprawdę namiętne chwile. Ale wiesz, nawet kiedy byłem z nią, nie mogłem zapomnieć o tobie, lunatyku. Cały czas o tobie myślałem. Ale niestety w pewnym momencie dostałem od niej list. Kochany książę, wybacz mi. Otrzymałem z Rumunii wiadomość od mojego narzeczonego. Jadę do niego. Mamy się pobrać. Nigdy więcej cię nie zobaczę. Mina. Zostawiła mnie i odpłynęła statkiem, by wziąć ślub z innym facetem. Tak jak twój Jack. Złamała mi serce. Nie wie, co straciła. Jednak ten cały absynt miesza ludziom w głowach. Zawsze powtarzam, że gorąca czekolada jest lepsza niż alkohol. Oczywiście, że tak, kochanie. Czyli znowu jesteście razem. Super! Podobał ci się film? Spraw, by inni ludzie też mogli być szczęśliwi, tak jak ja i lunatyk. Zostaj Strike Ali, osobą hetero, która wspiera środowiska LGBTQIA+. Informacje o tym, jak zrozumieć i wspierać członków poszczególnych społeczności, możesz znaleźć pod tymi adresami. Pamiętaj, osoby o innej orientacji czy tożsamości płciowej nie są żadną ideologią, lewactwem ani propagandą. To normalni ludzie, tacy jak my i ty. Inna orientacja i trzecia płeć od zawsze były, są i będą częścią natury. Homo i biseksualizm opisywano i akceptowano już w starożytności w Grecji, Rzymie, Japonii czy Chinach, nawet u samych cesarzy. Powszechnie występuje też u zwierząt, na przykład u delfinów, orek, pingwinów, papug czy szympansów. Niebinarność i transseksualizm również nie są nowym zjawiskiem. Już w starożytnej Europie powszechnie szanowano kapłanów, którzy urodzili się mężczyznami, a żyli jako kobiety. Od wieków trzecia płeć jest akceptowana m.in. w kulturach Indian, Hindusów, mieszkańców Afryki, Azji i Oceanii, czy w Albanii i na Bałkanach. Nawet część krajów muzułmańskich akceptuje zmianę płci. Niestety członkowie LGBTQIA+, nadal są prześladowani, poniżani i pozbawiani praw. Także Polacy w swojej arogancji, chamstwie, prostactwie, zacofaniu i dewocji ciągle nie potrafią zrozumieć, że to zwykli, normalni ludzie, którzy od zawsze byli integralną częścią ludzkości. Ale ty możesz to zmienić. Zostań Strike Ali i dowiedz się, jak pomóc. By wszyscy mogli być szczęśliwi i cieszyć się życiem, tak jak Łapa i ja.